Hej wszystkim, witam Was ponownie na moim kanale i dzisiaj przychodzę z taką recenzją podsumowującą, powiedzmy, depilatora marki Braun Silk Expert Pro 5. To jest depilacja IPL, depilacja światłem. Ja to urządzenie kupiłam, od razu powiem, sama, za własne pieniądze, żeby nikt nie pomyślał, że to jest jakaś recenzja sponsorowana. Kupiłam je na samym początku czerwca i nagrałam w połowie czerwca taki filmik po 2 tygodniach, gdzie opowiedziałam Wam o swoich pierwszych wrażeniach, powiedziałam, jak tam dokładnie się do tej depilacji przygotować, na czym cały ten zabieg polega, jak to się używa i tak dalej. Więc jeśli chcecie znać takie wszystkie ogólne informacje, takie podstawy, na czym tak naprawdę ta depilacja, ten zabieg polega, jak to tam się przeprowadza i tak dalej, to odsyłam Was do tego filmu i go podlinkuję w opisie. Natomiast dzisiaj przychodzę już po tych 4,5 miesiąca, bo mamy połowę października, także no całe 4,5 miesiąca z tego co wyliczyłam, chyba dobrze wyliczyłam, to minęło i starałam się przeprowadzać ten zabieg regularnie, czyli tak jak mówił producent, raz w tygodniu. Miałam tylko dwa takie wyjątki, dwa wyjazdy wakacyjne, gdzie no, nie zabierałam tego urządzenia ze sobą, no bo jest dosyć spore, tutaj jak widzicie, no i ładowarka i tak dalej, więc no jak ktoś by się uparł, to jeszcze by zabrał, ale ja go nie zabrałam, więc no tam można powiedzieć, że te 2 tygodnie odpuściłam. Ale poza tym byłam dosyć regularna i dalej jestem, bo słuchajcie, nie będę przedłużać, tylko od razu Wam powiem. Powinno się ten zabieg przeprowadzać przez 3 miesiące raz w tygodniu, a potem sporadycznie tam od czasu do czasu jakieś zabiegi przypominające. Minęło 4,5 miesiąca, a ja dalej mam potrzebę przeprowadzać ten zabieg raz w tygodniu i tak cały czas robię i chyba cały czas będę tak robić. Bo od razu Wam powiem, że to nie jest tak, że mogę już nie używać w ogóle maszynki do golenia. Owszem, tych włosków mam naprawdę znacznie mniej i nie muszę wykonywać tego golenia codziennie, tak jak to miało miejsce wcześniej. Natomiast przynajmniej raz w tygodniu, raz, dwa razy w tygodniu tej maszynki muszę użyć, więc to nie jest tak, że po 4 miesiącach używania wypadły mi wszystkie włosy. Owszem, na głowie wypada ich całe mnóstwo, ale na ciele, cholera, nie chcą wypadać. Także używam tego urządzenia cały czas, regularnie, raz w tygodniu. Używam go na całą długość nóg, na okolice bikini i na pachy. Użyłam też 2 razy na to przedramię, gdzie nie mam tatuażu i powiem Wam, że tutaj po prostu efekt mam mega, bo użyłam tylko 2 razy i tu mi praktycznie włoski nie odrastają. Także na rękę jakimś cudem zadziałało to najlepiej. I jeśli chodzi o te partie właśnie, na które go używam, to bardzo fajnie sprawdza się też na okolice pach. I moja teoria jest taka, że to jest taka okolica, która się nie opala. Ja może nie jestem jakaś bardzo opalona, ale jednak trochę jestem i trochę się też opalam i opalałam się. I niestety ja kupiłam to urządzenie w takim kiepskim momencie, bo kupiłam je wtedy, kiedy zaczęło się lato. A tak naprawdę najlepsze efekty byłyby, wiecie, zimą i wiosną, kiedy jesteśmy nieopaleni, bo no tak to działa, że im jaśniejsza skóra, a przy tym im ciemniejszy włos, czyli im większy kontrast między tą skórą i włosem, no to urządzenie zadziała najlepiej. I taka jest właśnie moja teoria, że dlatego właśnie na mnie to niestety nie zadziałało tak, jakbym chciała. I jestem trochę rozczarowana, ale to nie znaczy, że zakupu żałuję. Oceniłabym je, to urządzenie, tak na 7 na 10, powiedzmy, bo nie daje to spektakularnych efektów, takich, że faktycznie już w ogóle nie muszę się depilować. Tak jak mówię, raz, dwa razy w tygodniu muszę się jednak ogolić tą maszynką. No nie używam już depilatora, bo nie dość, że on powodował u mnie wrastanie włosków i stany zapalne, gdzie do tej pory mam jakieś tam blizny i te moje nogi no, nie są idealne. Tutaj pokażę Wam na przebitkach, jak to wygląda. Jak widzicie na nogach, te cebulki jeszcze gdzie nigdzie są widoczne, ale generalnie te nogi są dosyć gładkie, już pomijam tam te moje wszystkie przebarwienia i blizny przez to wrastanie włosków. Natomiast najlepsze efekty moim zdaniem właśnie są na tej okolicy pach i to prawdopodobnie przez to, że ten włos jest ciemny, a skóra jest praktycznie nieopalona. Także dla wszystkich osób z jasną karnacją myślę, że to będzie super rozwiązanie. Ja z racji tego, że się właśnie opalałam, no to na pewno miałam też gorsze rezultaty niż jakbym miała tą skórę bardzo, bardzo jasną. W znacznym stopniu te cebulki włosów już mi wypadły i zdecydowanie jeśli te włosy odrastają, to odrasta ich o wiele, wiele mniej i są też słabsze.
Ale to nie jest tak, że możecie tą maszynkę wyrzucić, zapomnieć o niej i w ogóle przestać się golić. Jeśli chodzi o okolice bikini, to jestem naprawdę mega zadowolona, ale to też wynika z tego, że ja już miałam wcześniej przeprowadzone zabiegi w gabinecie, takie zabiegi właśnie laserowe. I muszę Wam powiedzieć, że one były strasznie, ale to strasznie bolesne, już mówiłam o tym w poprzednim filmie. One były wykonywane dosyć dawno, bo pierwszy ten zabieg był w 2016 roku, czyli to już 5 lat temu. I to miałam wtedy taką serię 6 zabiegów, natomiast potem powtórzyłam tą serię tych 6 zabiegów chyba 2 lata później. No także już kilka lat minęło, no i teraz można powiedzieć, że stosuję sobie takie zabiegi przypominające i tam już naprawdę mało co odrasta. Także jeśli chodzi o okolice bikini, to jestem mega zadowolona. Natomiast najtrudniej jest z nogami, no ale to jest też, moim zdaniem to wynika właśnie z tego, że one są najbardziej opalone. No wiadomo, teraz już trochę mniej niż w tym okresie letnim, ale jednak i po prostu moim zdaniem te 3 miesiące regularnego stosowania to jest zdecydowanie za mało. Ja tak daję sobie powiedzmy 6 miesięcy i zobaczę po tych 6 miesiącach. Na chwilę obecną i tak muszę Wam powiedzieć, że jestem zadowolona. Liczyłam, że będą te efekty lepsze w tym sensie, że nie będę tej maszynki używać w ogóle albo że będę ją używać, nie wiem, raz na 2 tygodnie, a nie raz, 2 razy w tygodniu, ale mimo to absolutnie zakupu nie żałuję, ponieważ powiem, nie wiem jakie są ceny teraz i nie wiem jakie są w Austrii, ale w Austrii w ogóle są ceny po prostu kosmiczne, jeśli chodzi o zabiegi, czy tam fryzjerów, kosmetyczki i tak dalej, więc nawet nie sprawdzam, bo wiem, że po prostu ta cena mnie zabije, ale w Polsce ja pamiętam, że za ten zabieg za tą serię sześciu zabiegów płaciłam około 1500 zł, natomiast za to urządzenie zapłaciłam 1200 zł. Więc tak naprawdę, no i tu miałam tylko zabieg na jedną partię ciała, a tutaj mogę, wiecie, wylaserować sobie po prostu, co tylko mi się podoba. To urządzenie można też stosować na twarzy, także jeśli macie z tym problem, to myślę, że w tym, na tej partii też zadziała. Aczkolwiek ten włos musi być ciemny. Ja mam te jasne włosy, bo to jest mój naturalny tutaj kolor włosów, także taki ciemny blond. Więc tutaj na twarzy, no nie spodziewam się, że ten jasny meszek mi to usunie, więc w ogóle nawet nie próbowałam. Natomiast tak jak mówię, najlepszy efekt jest na bikini i na pachach. O dziwo też właśnie spoko na ręce, bo rękę też miałam stosunkowo opaloną w porównaniu do reszty ciała, więc wydawało mi się, że na ręce będzie ten efekt słabszy, ale najsłabszy jest po prostu na nogach i na nogach no to jest największy ból, że po prostu te włosy są tak silne i one no nie chcą za wszelką cenę wypaść. Gdyby wypadały tak samo dobrze jak na głowie, to bym się w ogóle o to nie martwiła. Jak widzieliście na tych przebitkach, ja miałam tą skórę dosyć podrażnioną, bo niestety moja skóra nienawidzi ani depilatora, ani maszynek i dlatego ja się też między innymi przez to na ten laser zdecydowałam, bo po prostu ona jest wiecznie podrażniona, obojętnie ile dni od golenia by nie minęło. Ja tutaj Wam pokazywałam po kilku dniach, już nie pamiętam, 2 czy 3 dni temu się depilowałam, także jakieś tam może minimalne włoski już były, ale generalnie ta skóra była dosyć gładka, ale mimo wszystko cały czas podrażniona, no jak to tak zwykle u mnie bywa po tym goleniu. Także na pewno daje to większy komfort niż depilator, bo słuchajcie, u mnie nigdy nie było tak, że po depilatorze mogłam się, nie wiem, 3-4 tygodnie nie golić, no w ogóle nie ma opcji. Ja tak naprawdę depilator to bym musiała co drugi dzień stosować, bo mi tak szybko włoski odrastały i jakoś specjalnie nie słabły po tym depilatorze, natomiast ten IPL, no zdecydowanie muszę powiedzieć, że działa, ale nie działa w takim stopniu, w jakim bym się spodziewała. Nie mam porównania z Philipsem, z Lumeą, jeżeli macie takie porównanie, to dajcie znać, który sprzęt jest lepszy, bo ja sama się zastanawiałam, tylko że ten nowy Philips był znacznie droższy, a te stare modele z kolei miały jakieś tam gorsze parametry, więc dlatego zdecydowałam się też na Brauna. On miał dosyć dobre opinie. Ja nie będę Was tutaj czarować, że to jest urządzenie, które zmieni do tego stopnia Waszą depilację, że będziecie mogli wyrzucić wszystkie maszynki, bo niestety z tej maszynki regularnie korzystam, ale tak jak mówię, jest to w znacznie mniejszym stopniu, znacznie rzadziej, bo dla mnie używanie maszynki raz czy nawet 2 razy w tygodniu to jest mega rzadko, bo słuchajcie, ja miałam taki czas kilka lat temu, jak jeszcze zanim zaczęłam używać depilator, to ja musiałam czasami używać maszynki latem na przykład 2 razy dziennie, rano i wieczorem, żeby ta skóra była idealnie gładka. Więc ta moja skóra była po prostu tak podrażniona i tak zaogniona, wiecie, te stany zapalne się robiły i tak dalej, że no to był po prostu koszmar.
Także ja jestem bardzo zadowolona, że się na to urządzenie skusiłam. Cały czas będę go używać, ale tak jak mówię, nie chcę Was tutaj czarować, bo też pytałyście się, pisałyście mi wiadomości i też komentarze pod tamtym filmem, jak po tych kilku miesiącach, więc no, nie chcę Was tutaj oszukiwać, że jest tak, że całkowicie pozbyłam się wszystkich włosów. Powiedziałabym tak, może 3/4, może 75% to by była sprawiedliwa odpowiedź. Na pewno nie jest tak, że no liczyłam na jakieś 99, wiecie, no miałam dosyć duże oczekiwania względem tego urządzenia. Tak niestety nie jest, ale mimo to jestem zadowolona z tego względu, że moja skóra jest po prostu bardzo wrażliwa, jeśli chodzi o golenie. Nie jest wrażliwa, jeśli chodzi o kwasy, o jakieś tam peelingi i takie rzeczy, to nie. Ale jeśli chodzi o depilację, no to jest dramat. No i najgorsze było to właśnie wrastanie włosków, więc dzięki temu urządzeniu ja już widzę znaczną poprawę, tylko teraz niech mi się te blizny zagoją i ja już wtedy w czerwcu Wam mówiłam, że ja widzę znaczną poprawę, jeśli chodzi o to wrastanie włosków. Także pod tym względem jestem bardzo zadowolona. Natomiast wtedy mówiłam Wam, że efekt jest mega, bo użyłam wtedy tego urządzenia tylko 2 razy. Ja już widziałam po tych 2 razach różnicę, więc jak ja sobie tak przekalkulowałam, że no dobra, to po 2 razach jest super, no to po 12 to w ogóle już będzie petarda. No ale to tak w sumie nie jest, bo na początku ten efekt widzicie szybko, a potem mam wrażenie, że ten efekt tak trochę się zatrzymuje i tak ten progres w tym efekcie jest trochę kiepski. Także tak jak mówię, oceniłabym to urządzenie 7 na 10, nie rozgaduję się tu już więcej, to jest Wasza decyzja, czy chcecie w to zainwestować, czy nie. Ja nie żałuję, ale tak jak mówię, nie jest to coś takiego wow, co totalnie odmieni Wasze życie. Jeżeli miałabym większy budżet, to szczerze mówiąc poszłabym na zabieg do kosmetyczki, bo wiem, że tamten laser to jest zupełnie coś innego, to jest, wiecie, to jest światło IPL, tam to jest laser, to nie ma w ogóle co porównywać i ja wiem, bo mam porównanie z tymi zabiegami gabinetowymi, wiem, że one znacznie bardziej bolą, ale efekt jest naprawdę wow i starcza ten efekt na kilka lat. No i tego zabiegu nie musicie wykonywać co tydzień, tylko tam chodzicie co około 4-5 tygodni, jak dobrze pamiętam, na jeden zabieg i faktycznie te efekty są lepsze. No ale też cenowo jest to o wiele droższa zabawa, także jeżeli chcecie mieć trochę taką tańszą alternatywę i też wykonywać sobie zabiegi w domu, to jest akurat wygodniejsze, no bo wiecie, nie musicie się umawiać, jechać tam, poświęcać nie wiadomo ile czasu, a ja też tak miałam, że jechałam i się okazało, że wizyta odwołana i to nie raz. Także się też wkurzałam właśnie w tym gabinecie, więc stwierdziłam, że dobra, to ja już wolę sobie kupić to urządzenie i robić je sobie sama. No, dobra, nagadałam się, także podsumowując, jestem zadowolona, ale nie jestem super bardzo zadowolona. Nie wiem, czy taka recenzja Was usatysfakcjonuje. Dajcie znać, czy to urządzenie macie, czy macie też może Lume, czy macie jakieś porównanie, może właśnie Wasze komentarze pomogą też innym podjąć decyzję odnośnie zakupu. No i to już by było tyle w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!